występowało. Zatrudnienie. Staramy się to zjawisko, że tak powiem, eliminować, ograniczać. Staramy się jak gdyby oceniać, prawda, czy te przypadki ucieczki przed opłacaniem składek, czy przed takim stabilnym zatrudnieniem, one rzeczywiście są uzasadnione warunkami świadczenia pracy i wydaje mi się, że powinniśmy się właśnie w większym stopniu koncentrować na tych przypadkach, w których ucieczka tak naprawdę prowadzi do albo w ogóle nieopłacania składek na ubezpieczenie społeczne i niezabezpieczania sobie przyszłości po osiągnięciu wieku emerytalnego, albo do opłacania tych składek na bardzo niskiej wysokości. Panie profesorze, ale jeszcze tutaj bym miała takie pytanie w tym momencie, jeszcze ma pan głos, tylko a czy nie byłoby możliwe takie rozwiązanie, żeby już poszerzyć trochę może pole tej dyskusji, że jednak te składki, które będą płacone od całego dochodu, natomiast będzie limitowana wysokość świadczenia, no bo to by przed tymi kominami uruchomiło, czy jednak nie będzie zachowana wówczas zasada ekwiwalentności i stanie się to podatkiem? Nie, takie rozwiązanie byłoby niekonstytucyjne, to nie możemy, mamy w ubezpieczeniach społecznych do czynienia z zasadą ekwiwalentności. Absolutnie. Celowo Ale bardzo dobrze, że pani redaktor o tym wspomniała, dlatego że no musimy też patrzeć na drugą stronę medalu. To nie jest tak, że my płacimy, prawda, składki od zwiększonej podstawy wymiaru składki, a w zamian nic nie otrzymujemy, więc myślę, że warto o tej drugiej stronie medalu kilka słów powiedzieć. To znaczy, zauważcie państwo, jaką korzyść z tego rozwiązania mają ubezpieczeni. Ta korzyść polega na tym, że na te kwoty, które zostaną opłacone z tytułu tego przychodu przekraczającego 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, one zostaną zapisane na naszych indywidualnych kontach ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. One zwiększą naszą podstawę wymiaru świadczenia. I jedną rzecz chcę podkreślić. Zapisane zostaną nie tylko te pieniądze, które zostałyby w kieszeniach osób ubezpieczonych w sytuacji, gdy to ograniczenie podstawy wymiaru by obowiązywało, ale zapisane zostaną również te kwoty, które pochodzą z części składki na ubezpieczenie emerytalne i no, emerytalne akurat w tym przypadku, pochodzące ze środków pracodawcy, prawda? Więc no, można powiedzieć, że zyskamy, jeżeli chodzi o podstawę wymiaru składek, więcej aniżeli ta korzyść, która tak krótkowzrocznie, powiedzmy, czy krótkookresowo, którą odczuwaliśmy w naszych kieszeniach właśnie w okresie, kiedy to ograniczenie do 30-krotności nadal obowiązywało. Ale skoro jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że skoro może mamy taki problem z tymi jednak kominami, z tymi, że oczywiście nie można, to ja oczekiwałam takiej odpowiedzi, że to będzie nieekwiwalentne, składki na ZUS staną się podatkiem i tak dalej, że tego nie można wprowadzić, tego ograniczenia na górze, ale to może zrezygnować w ogóle z systemu kapitałowego i wrócić do solidaryzmu społecznego w systemie emerytalnym. Ja tu oddaję głos pani profesor Orędziak. Dziękuję. Więc ja bym powiedziała tak, że chyba jest czas właśnie takiego przemyślenia naprawdę, dokąd brniemy z tym systemem z 99 roku, no bo wtedy on został tak naprawdę ustanowiony po to, żeby zredukować emerytury o połowę i to jeszcze w taki bardzo, bym powiedziała, sprytny sposób, żeby ludzie tego przez długie lata nie byli w stanie stwierdzić, ani się o tym dowiedzieć. Więc to samo w sobie było nieuczciwe. Ten system kapitałowy w pierwszym filarze, w drugim filarze tak naprawdę został stworzony z myślą taką, że ludzie bardziej będą kierować się na rynek finansowy, czyli właściwie zakładano już z góry destrukcję systemu zabezpieczenia społecznego. To, jak praktyka pokazała, powoduje tak naprawdę w sumie, że ogranicza bezpieczeństwo ludzi na starość i teraz to, co najczęściej słyszymy, to, że emerytury będą bardzo niskie, że w ogóle nie będzie nas na to stać, żeby utrzymywać starych ludzi i tak dalej. No więc trzeba podkreślić, że przecież to zostało świadomie i celowo zrobiono, no, bo ten system, który mamy teraz, on się sam takim nie stał. Po prostu przyjęto takie rozwiązanie, które w większości krajów Unii Europejskiej nie występuje, bo tylko 5 krajów Unii ma system o zdefiniowanej składce, a reszta ma wszystko, wszystkie kraje mają o zdefiniowanym świadczeniu i jakoś sobie muszą radzić, utrzymywać to, bo po prostu system zabezpieczenia społecznego ma inne cele niż takie jak rozwój rynku finansowego, oszczędności, przedsiębiorstw i tak dalej. Ma po prostu zapewnić ludziom środki do życia na starość. I teraz przed nami wobec tego jest taki dylemat, że albo będziemy dalej brnąć w to, co już się dzieje, tak, że
trzeba tworzyć jakieś sztuczne twory w postaci pracowniczych planów kapitałowych i dalej jeszcze ludzi wypychać na rynek finansowy, nie dając im żadnej gwarancji, że będą mieć z tego emeryturę, a pochłonie to gigantyczne pieniądze publiczne tak naprawdę, bo to będzie system przymusowy, tak naprawdę nie będzie można z niego się wycofać. Pani profesor, ponieważ już tutaj pani profesor Uścińska wielokrotnie kiwa głową, że nie, zaprzeczając, to teraz oddaję głos pani profesor, a może emerytury obywatelskie w ogóle, skoro ZUS w latach 2030-33 będzie miał taki kłopot według ekspertów największy, to może już wtedy obywatelskie, pani profesor Uścińska. Tak, dziękuję. Do kilku kwestii, tak naprawdę krótko. Tak, system zdefiniowanej składki, który funkcjonuje od 1 stycznia 1999 roku, on tak naprawdę oddaje przebieg tej naszej kariery ubezpieczeniowej i z punktu widzenia tej dyskusji w pierwszym punkcie, po zniesieniu tego limitu 30-krotności podstawy wymiaru, oczywiście te składki będą zapisane na koncie emerytalnym i w przypadku osób już w tym wieku przedemerytalnym, one już stanowić będą dosyć istotny kapitał emerytalny, który zgodnie z ustawą, naszą emerytalną ustawą też systemową, podlega bardzo przyzwoitym zasadom waloryzacji tej rocznej i kwartalnej i de facto wpłynie rzeczywiście na wyższe świadczenie emerytalne, co jest zgodne z zasadami tak w ogóle nabywania tych uprawnień. I to trzeba mieć na uwadze. Drugi punkt. Trzeba popatrzeć też na strukturę tych 350 tysięcy osób. Tam jest znaczna grupa osób, które państwo pracują w państwowych jednostkach organizacyjnych. To jest sfera także publiczna, więc to jest jakieś zbyt wąskie i nieuprawnione tylko i wyłącznie, że chodzi o osoby sektora biznesowego. Tam jest całkiem spora grupa osób, które pracują właśnie w tym sektorze. A więc zgodnie z systemem emerytalnym nabywamy te uprawnienia. Emerytura jest uzależniona od wielkości wpłaconych składek. Rzeczywiście według tych zasad obecnie obowiązujących zwaloryzowany. Ja myślę, że z punktu widzenia... Tak, ja już się do tego odnoszę. Ja myślę, że tak, w obecnym stanie prawnym my mamy dość łagodne warunki nabywania prawa i dobrze by było, żeby właśnie to było to świadome, odpowiedzialne korzystanie z tego prawa. To świadczenie takie gwarantowane jest związane z warunkiem 20 lat opłacania składki przez kobiety, 25 lat przez mężczyzn, a więc to jest rzeczywiście jak gdyby ta gwarancja, ta podstawowa tego świadczenia w wysokości 1000 zł. A kwestia emerytur obywatelskich jest bardzo odległa, jeżeli chodzi o kwestię w ogóle tradycji ubezpieczeniowej, takiej europejskiej. To są świadczenia gwarantowane z tytułu rezydencji, zamieszkania właściwie dla takich systemów jak Nowa Zelandia, Kanada i inne. I de facto one też generują przecież zobowiązania podatkowe, a istota, ten poziom zabezpieczenia materialnego osób ubezpieczonych wynika dalej z przebiegu ubezpieczenia i z dodatkowych form. Tak to wygląda w tych systemach. To tam też się pojawia kwestia tego, czy Polaków w ogóle by było stać na dodatkowe oszczędzanie na emeryturę. W tej chwili trzeba powiedzieć tak, że państwo gwarantuje to świadczenie podstawowe przy naprawdę tym niewysokim okresie, niedługim, 20-25 lat. Ja jeszcze tutaj chyba też trzeba trochę wtrącić się do takiej dyskusji publicznej. Teraz jak my realizujemy ustawę wiekową, tak, od 1 października, która wróciła do wieku 60-65 lat, to też trzeba popatrzeć na strukturę tych wniosków emerytalnych i to też wpisuje się w kontekst właśnie tej emerytury obywatelskiej. I też trzeba troszeczkę właśnie takiej obiektywnej, rzetelnej informacji przedstawić. Do 21 listopada wpłynęło 332 tysiące wniosków emerytalnych, czyli faktycznie 83% z tych planowanych to było 410 tysięcy jest potencjalnych osób, które by wystąpiło o emeryturę. I tutaj na uwagę zwraca uwagę to, że mamy 32% w tej strukturze, 332 tysięcy, to są osoby, które wcześniej pobierały rentę albo świadczenie przedemerytalne. 13% to są osoby, które nie pobierały żadnego świadczenia, czyli de facto z punktu widzenia takiego zabezpieczenia dochodów tych osób, prawie 45% wśród tej grupy, które wystąpiły o emeryturę, to są właśnie te osoby. Natomiast... Panie profesor, ja tutaj chciałabym może przerwę, bo chciałabym jeszcze, czas niestety nieubłaganie płynie, chciałabym jeszcze o coś zapytać, chciałabym zapytać Solidarność tutaj krótko, bo Związek ma pewien swój pomysł w ogóle na jakby dopływ składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, poszerzenie podstaw opodatkowania, ale jednocześnie pojawiają się po drugiej stronie rozmaite projekty, które dają preferencje przedsiębiorcom, tak, raz 30% składki na poziomie 30%, potem gdzieś się pojawia 60%,
60, 3 lata pełnych preferencji, pół roku wolne bez składek na start. W ogóle jak Państwo to oceniają i co jest tym Państwa projektem? Pan Bogdan Kubiak. Tak, oczywiście, tak jak pani redaktor wspomniała, taki projekt ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych składaliśmy już po raz pierwszy w 2012 roku, jeszcze za poprzedniej koalicji. Składaliśmy też w grudniu podczas 2016 roku, podczas dyskusji nad prezydenckim projektem ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To jest projekt, który zmierza do zwiększenia przychodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i tutaj ten projekt właśnie przewiduje objęciem obowiązkowym ubezpieczenia emerytalnego i rentowego osób świadczących pracę na podstawie umowy właśnie o dzieło, osób pobierających zasiłek przedemerytalny lub te świadczenie przedemerytalne oraz nie podlegają one ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z innego tytułu. I też projekt ten zakładał objęciem właśnie tym społecznym ubezpieczeniem pełnych dochodów osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia. I to właśnie by powodowało, że właśnie te przychody po stronie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych były większe. Ten projekt nasz ma ocenę wszystkich skutków finansowych i tak dalej. Tak jak mówię, po raz kolejny go składamy i uważam, że powinna się odbyć już właśnie systemowa dyskusja nad tymi rozwiązaniami, które by służyły właśnie poprawie sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Również to mówimy w kontekście, właśnie tak jak pani redaktor stwierdziła, tych małych ZUS-ów, prawda, które funkcjonują, mikro ZUS-ów, kolejnych projektów, które się pojawiają. My uważamy, że tym obowiązkiem ubezpieczenia powinny podlegać wszystkie formy zatrudnienia i to by uszczelniło nam ten system Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Także to jest kolejna nasza próba wszczęcia tej dyskusji i żeby wreszcie to się rozwiązało systemowe, bo takie właśnie wprowadzanie tych zmian ad hoc, tak jak mamy w tej chwili do czynienia, no po prostu one tylko powodują tą frustrację wśród przyszłych świadczeniobiorców, czy teraz jeszcze pracowników. To teraz pan doktor Cezary Mech, jak to jest z tymi rozbieżnościami? Z jednej strony ściągamy do funduszu, z drugiej strony dajemy ulgi. Znaczy, to ja już w jakiś sposób to opisałem poprzednio, twierdząc, że nie powinno być tego arbitrażu. I tutaj to powiedzmy się, widać wyraźnie, że to pod tym względem to się zgadzamy, zwłaszcza z Solidarnością, bo inaczej to występuje, a taki absurd, taki, że my pozwalamy na arbitraż i w przyszłości tak naprawdę powodujemy i coś takiego, że zmuszamy jednak do tego podatników, wszystkich innych, którzy jednak opodatkowują się, do dopłacania jeszcze tym, którzy mieli przez długie lata wyższe dochody, a którym się ze względu na powiedzmy okres pracy należy przynajmniej minimalne świadczenie. I tu chciałbym podkreślić, bo inaczej, no to my rzeczywiście w tej całej debacie idziemy w kierunku tych emerytur śmieciowych, to znaczy tych obywatelskich, które będą tak naprawdę jednak emeryturami podatkowymi. I tu chciałem podkreślić jedną rzecz. To jest jakaś dziwna sprzeczność, bo powiedzmy w tym naszej tej debacie i w tym temacie, ponieważ my przeciwstawiamy tam system kapitałowo-ubezpieczeniowy temu solidarnościowemu dotyczącemu się solidarności pokoleń. Przy czym nie pamiętamy o jednej rzeczy, że ten dotyczący solidarności pokoleń, on został zakwestionowany tak naprawdę przez jedno z pokoleń. Dlaczego? Ponieważ to pokolenie, które jest z tego nie ma tych dzieci, które miałyby w przyszłości ich opłacać. A więc była ta, w jaki sposób doprowadzono do tego, że jednak nie ma tego, jednak prawidłowej tej piramidy demograficznej. Trudno w tym momencie oczekiwać od tej małej ilości przyszłych tych składkujących, że oni nagle będą jeszcze płacili znacznie więcej
na te świadczenia tych dużej ilości emerytów, więc to finansowo się nie spada i to nie jest zasada solidarności, bo tak naprawdę jeśli coś takiego istnieje, to mogłoby być może w aspekcie indywidualnym, a więc składki, które wpłacają dzieci i wnuki, jeśli się je ma i jeśli one nie wyemigrowały za granicę, żeby zasilały te osoby. Dlatego też my musimy z jednej strony dbać o jedną rzecz, że tak jak tu pani prezes powiedziała, że to jest jednak o zdefiniowanym składce, a więc jeśli składkujemy, to w przyszłości mamy te benefity wyższej emerytury. Ci, którzy nie składają. Waloryzacji. Nie, znaczy waloryzacji nie. Może nie procentowo, kwotowo. Nie, może weźmy, nie dotykajmy po prostu kwestii waloryzacji, ponieważ to jest olbrzymi inny temat. Z drugiej strony, ci, którzy nie składkują, uciekają w jakiś sposób, my powinniśmy jednak w jakiś sposób to redukować. A z trzeciej strony istnieje coś takiego jak minimalne świadczenie i w zależności od dochodów państwa, tych podatników, ono powinno być tym świadczeniem uzupełniającym, a więc takim, ale takim obywatelskim. Ale pamiętajmy, jeśli istnieje sytuacja taka, że teraz my mamy olbrzymie te zobowiązania ZUS-u, mówię, te niewidoczne, pozabilansowe, one są olbrzymie. I jeśli one nie są skapitalizowane, to w przypadku redukcji ilości tych, którzy będą wpłacali w porównaniu z jednak eksplozją tych, którzy beneficjentów, to jednak kluczowy powinien być zabezpieczenie jednak kapitałowe, które powinno być jakąś tam częścią, w której by wynikało, że świadczenia emerytalne nie są tylko i wyłącznie z opodatkowania tego pokolenia pracującego, ale też są, że wynikają jednak z posiadania majątku i są rentierami. I to jest, wpisuje się w gospodarkę Polski, gdzie mamy 2 biliony inwestorów zagranicznych. Dobrze by 2 biliony złotych inwestycji zagranicznych, my powinniśmy tych emerytów, jednak przyszłych emerytów skłonić do tego, żeby w przyszłości oni byli bardziej rentierami, a mniej obciążali pod względem podatkowym to społeczeństwo. Inaczej to my skończymy naprawdę, że tak jak wszyscy teraz uciekają przed ZUS-em, obawiając się, że nie wypłacimy przyszłe świadczenia, że oni będą teraz jednak uciekali poprzez ten arbitraż i w efekcie to doprowadzi do tego, że rzeczywiście w przyszłości będziemy mieli te emerytury obywatelskie, które ja nazywam śmieciowymi. No to teraz jeszcze pan Łukasz Kozłowski, dlatego że pracodawcy, ja ciągle wracam do tego, że pracodawcy mówią, tu się ciągle pojawia ten arbitraż i pracodawcy też mówią, nie będziemy chcieli inwestować i że też ta grupa, która teraz będzie jakby płaciła wyższe składki, wracając do tej 30-krotności, to jest ta grupa, która mogła właśnie inwestować prywatnie w swoje własne emerytury. No też pojawia się tutaj to pojęcie tych przewag konkurencyjnych Polski w Europie. To bardzo proszę. Ujednolicenie systemu emerytalnego, systemu ubezpieczeń społecznych jest uzasadnione, ale powinno być wprowadzane w sposób konsekwentny. Ono powinno obejmować na przykład także górników, rolników, funkcjonariuszy służb mundurowych, czy też sędziów i prokuratorów. Czy to, że ktoś płaci niższe składki, to nie jest jeszcze duży przywilej, bo on będzie miał proporcjonalnie niższą emeryturę. A jak ktoś płaci niewiele, a dostaje dużo z tego systemu, na przykład górnik za każdą złotówkę płaconą systemu otrzymuje później z portem 3 złote, to jest przywilej dużo większego kalibru, więc przy wdrażaniu reformy systemu powinniśmy być konsekwentni, a nie dostrzegać samego problemu tylko w tym, że przedsiębiorcy w startującej działalności płacą niższe składki, albo na przykład to, że osoby pracujące na umowie o dzieło nie płacą tych składek. Jeśli pozostaniemy ślepi na pewne grupy zawodowe, które są zupełnie poza systemem powszechnym, to taka reforma nie będzie działać. Pani profesor Uścińska. Tak, no z punktu widzenia tych wyzwań, bo doszliśmy do wyzwań na przyszłość 2030 i dalej, to na pewno do zrobienia jest bardzo dużo kwestii. To, co powiedział pan Bogdan Kubiak, to jest spojrzenie w pierwszej kolejności na zasady obejmowania ubezpieczeniem społecznym i jasne określenie, kto kiedy jest objęty obowiązkowo, od czego ma płacić składkę, w jakiej wysokości, bo to nam będzie definiowało na pewno też zobowiązania na przyszłość tym systemu emerytalnego. Na pewno systemy odrębne, zróżnicowane, także to wymaga analizy w jakim zakresie, czy to jest uzasadnione, a więc absolutnie tak. W tej chwili jest zakres tych obciążeń demograficznych jeszcze adekwatny do zaciągniętych zobowiązań przez państwo, ale z punktu widzenia wszystkich prognoz demograficznych ten zakres zobowiązań przekracza będzie możliwości i poszukiwanie tych rozwiązań. W
perspektywie właśnie 2030 i kolejnych jest jak najbardziej takim naszym zadaniem wspólnym. Ja myślę, że tutaj jest pewne nieporozumienie zapewne pomiędzy związkami zawodowymi i pracodawcami. Jedni chyba bardziej by chcieli rozmawiać o składkach, pełnych składkach dla pracodawców, inni pewnie chcieliby rozmawiać o jednak pełnym oskładkowaniu pracy. No, tak się to przynajmniej w Radzie Dialogu Społecznego pojawia, taka dyskusja. Ale w tej dyskusji się nie pojawia, ponieważ bardzo ciekawie się pojawiło, że jest jednak związki zawodowe są przeciwnikami arbitrażu i tutaj pracodawcy nie zakwestionowali tego, tylko powiedzieli, że jednocześnie w tym systemie emerytalnym nie powinno być czegoś takiego, że wszyscy będą starali się uciec od płacenia ZUS, a z drugiej strony silne lobby będą, różnych grup zawodowych będą szły w kierunku takim, żeby mieć specjalne przywileje. Tak samo takie jak na przykład mają prokuratorzy i sądziowie. Mają 130 lat, powiedzmy hipotetycznie, i oni nadal teoretycznie nadal pracują, nie składkują. To teraz Gdańsk ma głos, pan minister Zieleniecki już na podsumowanie wyzwania na przyszłość, wszystkie grupy kapitałowe, solidarnościowy system, wszystko tutaj już padło. Bardzo proszę, panie profesorze. Spróbuję podsumować. Wiele wątków się pojawiło, także nie będzie to łatwe zadanie. Ja osobiście uważam, że największą, najlepszą gwarancją stabilności systemu emerytalnego, w ogóle systemu ubezpieczeń społecznych, jest stabilny rynek pracy. Można powiedzieć tak, że robimy wiele, aby zastaną przez nas sytuację na rynku pracy. To znaczy sytuację, myślę, że można to otwarcie powiedzieć, zepsutego rynku pracy. Rynku pracy, na którym występowało wiele nieprawidłowości, te zjawiska, o których też dzisiaj była mowa, ucieczka przed zatrudnieniem w ramach stosunku pracy w sytuacji, w której no, wszystko wskazuje na to, że praca była świadczona w ramach umowy o pracę, poszukiwanie innych podstaw świadczenia pracy, takich, które po prostu z perspektywy kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne są po prostu tańsze. To są zjawiska, które na rynku pracy występowały i my z tymi zjawiskami staramy się zmierzyć. Myślę, że to, co obecnie obserwujemy, jeżeli chodzi o sytuację finansową Funduszu Ubezpieczenia Społecznego, pani prezes Uścińska na pewno to potwierdzi. Mamy właściwie do czynienia z bardzo dobrą sytuacją, jeżeli chodzi o tak zwany wskaźnik pokrycia wydatków na świadczenia ubezpieczeniowe ze źródeł składkowych, bo wskaźnik na poziomie blisko 80%, prawda? To pokazuje, że ta sytuacja się poprawia. Oczywiście, jeżeli chodzi o propozycję Solidarności, no, mogę potwierdzić, że stosowny projekt tutaj został do nas przekazany, także będziemy mieli szanse na to, żeby z tym projektem się zapoznać i też w kontekście tych zmian, które powiedzmy obserwujemy, które następują na rynku pracy, które powodują, że właśnie kondycja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych się poprawia, też będziemy na te rozwiązania patrzeć. Tutaj panie ministrze, ponieważ musimy już naszą dzisiejszą debatę kończyć, tematów jest na pewno tyle, że nie udało nam się wszystkiego wyjaśnić. Na pewno będziemy do tego wracać. Sama również bardzo chętnie na tej antenie. Być może już za tydzień, bo wtedy porozmawiamy w debacie o udziale państwa w gospodarce. Dziś dziękuję za udział w programie. Moimi gośćmi byli profesor Marcin Zieleniecki, wiceminister rodziny, profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS, profesor Leokadia Orędziak, dr Cezary Mech, Bogdan Kubiak, NSZZ Solidarność i Łukasz Kozłowski, pracodawca RP. Dziękuję państwu, Anna Grabowska, do usłyszenia. Powtórka programu. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się godzina 5. Czas na informacje. Ewa Worobiec, zapraszam. Katarzyna Lubnauer, nową szefową Nowoczesnej. Dotychczasowy lider Ryszard Petru w głosowaniu na przewodniczącego zdobył 140 głosów.
Za Katarzyną Lubnauer opowiedziało się 149 osób. Przewodnicząca Nowoczesnej mówiła w Polskim Radiu 24 o konieczności wspólnych przygotowań partii opozycyjnych do wyborów samorządowych. Przede wszystkim musimy siąść znowu do stołu rozmów, musimy porozmawiać i z Platformą Obywatelską, i z PSL-em, i również prawdopodobnie z SLD, po to, żeby zbudować jak najszerszą koalicję, nie tylko na Warszawę, ale na całą Polskę. Dlatego, że rzeczywiście polskim samorządom potrzebna jest obrona przed przewagą Prawa i Sprawiedliwości. Uważamy, że przy skrajnej nierównowadze, którą mamy obecnie, czyli fakcie, że PiS ma rząd, Sejm, Senat, Trybunał Konstytucyjny, media publiczne, bardzo ważne jest, żeby była taka reguta, jaką są samorządy, która nie należy do przyjęcia. Katarzyna Lubnauer mówiła na naszej antenie, że nie wyklucza poparcia Rafała Trzaskowskiego jako wspólnego z Platformą Obywatelską kandydata na prezydenta Warszawy, choć widzi też inne możliwości. Według niej kandydatką mogłaby być na przykład Kamila Gasiuk-Pichowicz. Uczestnicy obchodów 40. rocznicy powstania Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu wspominali, że działalność tej organizacji cieszyła się dużym poparciem społecznym mimo komunistycznych represji. Wśród organizatorów byli dawni działacze wrocławskiego SKS-u Jerzy Filak, Krzysztof Turkowski, Jarosław Broda i Adam Lipiński. Relacja Doroty Kuźnik. Msza święta, którą odprawiał Staszek, że ksiądz Stanisław Orzechowski tutaj na takich półciężarówkach ustawiony. To może ludzi. To jedno z wielu wspomnień, które przywołano w Centrum Historii Zajezdnia, gdzie zorganizowano obchody. Swoje refleksje przywołał też jeden z założycieli Studenckiego Komitetu Solidarności, Jerzy Filak. Wydaje mi się, że podskórnie nic byśmy nie zrobili, pewnie byśmy szybko się zniechęcili, gdyby nie ciche poparcie szerokich rzesz znajomych. Wrocławski SKS uważany jest za jeden z najaktywniejszych w Polsce, co potwierdził jego działacz, dziś sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Lipiński. Więcej nawet powiem, jest konkurencja między SKS-em, oczywiście historycznym, krakowskim, wrocławskim, kto był silniejszy, kto był ważniejszy. No ale to jest oczywiście taka nasza zabawa intelektualno-historyczna. To, co podkreśliło wiele osób, to wyjątkowość miejsca. Krzysztof Turkowski dodał też, że dzięki zajezdni zakończył się proces budowania lokalnej tożsamości. Bodźcem do powstania komitetu najpierw w Krakowie była śmierć Stanisława Pyjasa, studenta z Krakowa i działacza opozycyjnego. W czasie pogrzebu grupa jego kolegów założyła deklarację założycielską. Kilka miesięcy później, dokładnie 14 grudnia, powstał Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu. W sumie SKS-y utworzono w 5 ośrodkach akademickich. Część z ich działaczy zaangażowała się później w działalność Solidarności. Jeszcze ponad 2000 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji czeka w Polsce na wsparcie w ramach akcji Szlachetna Paczka. Do finału pozostały tylko 2 tygodnie. W Nowym Sączu zorganizowano wczoraj specjalny happening zachęcający do zostania darczyńcą. Skromne pieniążki, ale coś wrzuciłam, bo podoba mi się ta akcja bardzo. Bo wiele ludzi po prostu jakoś tak podniesie się na duchu, po prostu nie traci nadziei, bo jest wiara w tych ludzi, że ktoś pomoże. Nazywam się Jakub Urbaniak, jestem wolontariuszem Szlachetnej Paczki. Zachęcamy do tego, żeby pomagać ludziom, którzy znaleźli się w potrzebie. W Szlachetnej Paczce realizujemy zasady mądrej pomocy, która ma wspierać rodziny, pomóc im wyjść z ciężkiej sytuacji, w której się znaleźli. Można powiedzieć, że dać takiego prawdziwego kopa do działania, pokazać, że w społeczeństwie nie są sami. Czytając historię ludzi, którzy faktycznie mają bardzo w życiu pod górkę, no to warto chyba zrobić dla nich coś dobrego, skoro są w złej sytuacji, a dla nas na przykład dać 5 zł, no to jest tak naprawdę nic, nie? Zawsze jak ktoś wyciągnie rękę, to tam jak mam, to dam. Daje mi jakąś satysfakcję, że mogę komuś pomóc. Paczki przygotowane przez darczyńców trafią do potrzebujących 9 i 10 grudnia. To nie jedyna akcja, w której warto wziąć udział. Dziś w całej Polsce odbędzie się wielka uliczna zbiórka darów w ramach 25. jubileuszowej akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Patronem medialnym przedsięwzięcia jest Polskie Radio. Francja przyjęła 20 uchodźców z Syrii w ramach pomocy humanitarnej. Jest to wynik porozumienia zawartego między państwem francuskim
a stowarzyszeniami chrześcijańskimi. Z Paryża Marek Brzeziński. Syryjczycy, wśród których jest 9 dzieci, przylecieli rejsowym lotem z Bejrutu do Paryża. Wszyscy mają wizy wystawione przez ambasadę Francji w Libanie. Zostaną oni rozmieszczeni w kilku miastach w kraju, w tym m.in. w Wersalu, w Rennes czy w Besançon. Porozumienie o przyjęciu Syryjczyków zostało zawarte w marcu tego roku między władzami państwowymi z jednej strony, a 3 stowarzyszeniami katolickimi i 2 protestanckimi z drugiej. To właśnie one mają pomóc przybyłym w integracji ze społeczeństwem francuskim. Państwo zaś ułatwia procedury wizowe i skrócenie czasu przyznawania statusu uchodźcy. Francja jest 2 krajem europejskim, który utworzył tego typu korytarz humanitarny. Jako pierwsze uczyniły to Włochy. Teraz tym śladem ma iść Belgia, dokąd w najbliższych miesiącach ma przyjechać 150 Syryjczyków, którzy schronili się w Turcji i w Libanie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W przyszłym roku na podstawie porozumienia ze stowarzyszeniami chrześcijańskimi Francja przyjmie 500 syryjskich uchodźców. Czas na prognozę pogody. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie kraju. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie i południu, opady deszczu. W rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, a termometry pokażą od 4 do 6 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 5. Powtórka programu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Mateusz Drozda, dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam na wieczorne wydanie magazynu Północ-Południe. A dziś w programie m.in. Katarzyna Lubnauer, nową liderką Nowoczesnej. Na stanowisku zastąpi twórcę partii Ryszarda Petru. Katarzyna Lubnauer, 149 głosów. Ryszard Petru, 140 głosów. Ma być szybciej, sprawniej i sprawiedliwiej. Minister Ziobro zaprezentował główne założenia reformy procedury cywilnej. Nowością, którą wprowadzamy, jest konieczność organizowania tzw. postępowania przygotowawczego. Kanclerz Niemiec wyklucza rozpisanie wcześniejszych wyborów. Walka o utworzenie koalicji rządowej trwa. Angela Merkel pochwaliła inicjatywę prezydenta, który spotkał się z szefem socjaldemokratów Martinem Schulzem i nakłonił go, aby zaczął rozmawiać o ewentualnym udziale jego partii w tworzeniu rządu. W Egipcie żałoba narodowa po wczorajszym zamachu terrorystycznym w meczecie zginęło ponad 300 osób. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Zmiana władzy w Nowoczesnej. Twórca i lider partii Ryszard Petru nie jest już przewodniczącym ugrupowania. Stary w Nowoczesnej przejęła dotychczasowa przewodnicząca klubu parlamentarnego tej partii, Katarzyna Lubnauer. O tym, jak przebiegało głosowanie, jaka była reakcja członków, Agnieszka Drążkiewicz. Konwencja Nowoczesnej rozpoczęła się kilka minut po 11:00. Od razu przystąpiono do sprawy najważniejszej, wyboru nowego przewodniczącego. Po kilku godzinach wszystko było już jasne. Katarzyna Lubnauer, 149 głosów. Ryszard Petru, 140 głosów. Przewodniczącą Nowoczesnej została Katarzyna Lubnauer. Gratulujemy. Tuż po ogłoszeniu wyników wyboru Ryszard Petru pogratulował nowej przewodniczącej i zapowiedział ścisłą współpracę z kierownictwem partii. Nigdzie nie uciekam, od Nowoczesnej nie odchodzę, wbrew niektórym plotkom, które się pojawiły. Jesteśmy z Katarzyną umówieni na spotkanie. Proszę Państwa, no grałem, żeby wygrać. W związku z tym brałem pod uwagę, zawsze się wierzy barem B i C i D. Jestem przekonany, że Nowoczesna została tak stworzona, że jest partią, która jest wartością samą w sobie. Nowa przewodnicząca jeszcze dziś będzie rozmawiać z Ryszardem Petru. Chce z nim omówić jego przyszłość w partii. Katarzyna Lubnauer uważa, że Petru jako twórca partii zasługuje na ważne miejsce w ugrupowaniu. Miejsc do pracy jest mnóstwo. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy w sytuacji, w której rządzi w tej chwili nami partia, która niszczy gospodarkę Polski. W związku z tym specjalista od gospodarki, człowiek, ekonomista, człowiek, który się na tym zna, na pewno Polsce będzie bardzo potrzebny i chciałabym, żeby Ryszard Petru znalazł to miejsce w Nowoczesnej. Nowa przewodnicząca ma już wizję partii. Chce, żeby Nowoczesna wróciła do korzeni. Partia, która staje się ikoną klasy średniej. Partia, która reprezentuje interesy ludzi ciężko pracujących codziennie. Uważam, że bardzo ważne jest, żeby ci ludzie czuli, że jest partia, która reprezentuje ich interesy. I taką partią ma być Nowoczesna. Sukces Katarzyny Lubnauer to zasługa m.in. Kamili Gasiuk-Piechowicz. Tuż przed konwencją zrezygnowała z ubiegania się o przywództwo w Nowoczesnej i poparła nową szefową. A ta już ma funkcję dla Gasiuk-Piechowicz. Deklarowałam już, że chciałabym, żeby szefem klubu został
została Kamila Gasiuk-Pihowicz, ale oczywiście musi być decyzja członków klubu, dlatego że to jest funkcja wybieralna w demokratycznych wyborach. A czy tak się stanie? O tym zdecydują w najbliższych dniach członkowie Klubu Parlamentarnego Nowoczesnej. Bez względu na ich decyzję, Kamila Gasiuk-Pihowicz jest gotowa do pracy na rzecz ugrupowania. Wyzwań przed Polską, przed Nowoczesną jest bardzo wiele. Naprawdę tych zadań starczy dla każdego i każde ręce do pracy będą potrzebne. Dlatego w tym momencie to, co powinno być kluczowe i co powinno nam przyświecać, to hasło wszystkie ręce na pokład. Nowa przewodnicząca zapowiedziała też, że zrobi wszystko, żeby zjednoczyć partię. Katarzyna Lubnauer chce, żeby wszyscy, bez względu na to, na kogo oddali głos, pracowali dla Nowoczesnej. Podczas dzisiejszej konwencji partia oficjalnie zmieniła też nazwę, co było wcześniej zaplanowane. Usunięto z nazwy imię i nazwisko twórcy Nowoczesnej, pokonanego przez Katarzynę Lubnauer, Ryszarda Petru. Zmianę na stanowisku przewodniczącego komentowali politycy. Gratuluję zwycięstwa Katarzynie Lubnauer, jestem przekonany, że będziemy dalej dobrze współpracować. Tak skomentował zwycięstwo Lubnauer Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej, lider Platformy. Natomiast Beata Mazurek z PiS, komentując zmiany w Nowoczesnej, napisała: wobec wpadek i gaf Petru zmiana na stanowisku Nowoczesnej nie jest zaskakująca. Istoty partii to jednak nie zmienia. Chcielibyśmy spierać się z opozycją merytoryczną, ale wiemy, że to mało prawdopodobne. Zwycięstwo Katarzyny Lubnauer komentowali na naszej antenie politolodzy. Jak ocenił doktor habilitowany Sławomir Sowiński, politolog z UKSW, można było spodziewać się takiego wyniku. Od tygodnia wydawało mi się, że ta fala polityczna zaczyna nieść panią Katarzynę Lubnauer właśnie. Wydaje mi się, że od tego momentu, kiedy pojawił się ten słynny tweet premiera Tuska, który w jakiś sposób chyba próbował, że tak powiem, także mobilizować polityków opozycji przez potem przekazywanie poparcia na rzecz pani Katarzyny Lubnauer, no wreszcie po wczoraj pewne okoliczności takie, które wszyscy obserwowaliśmy, to wszystko raczej nie służyło panu Ryszardowi Petru i mówiąc szczerze, ja jestem raczej zaskoczony, że to zwycięstwo jest, tak bym powiedział, symboliczne. Nowoczesna potrzebowała nowej twarzy i przywódcy, który będzie miał wizję, ocenił politolog. Nowoczesna jest partią, która właśnie nie ma żadnych zasobów politycznych, ani finansowych, ani nie ma władzy w samorządach, ani nie ma swoich przedstawicieli w europarlamencie. Jej jedynym właśnie kapitałem jest pewnego rodzaju rozczarowanie wyborców Platformy Obywatelskiej w roku 2015. No z tym, że ten kapitał został, no co tu dużo mówić, w jakiś sposób chyba roztrwoniony. Zdaniem profesora Andrzeja Gila z KUL-u zmiana lidera w Nowoczesnej nie zapewni partii paliwa politycznego. Nie sądzę. Być może będzie jakiś efekt nowości. Troszeczkę sondaże wydzwonią do góry. Ale tak jak przysłuchiwałem się i temu, co się działo dzisiaj w czasie wyborów i wcześniej, jak słuchałem i pana Ryszarda Petru i pani, przede wszystkim pani Katarzyny Lubnauer, jakby w przewidywaniu, co się dzisiaj wydarzy, nie znalazłem tam jakichś nowych elementów, które wydały tej partii rzeczywiście jakąś przewagę nad PiS-em czy nad Platformą Obywatelską. Wydaje mi się, że w perspektywie roku, dwóch ta partia zniknie jednak z polskiego politycznego firmamentu, dlatego że tak naprawdę nie ma niczego nowego do zaproponowania. Nowoczesna to partia powołana w roku 2015 przez ekonomistę Ryszarda Petru. W ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskała poparcie na poziomie 7,6%. A do tematu powrócimy w publicystycznej części naszego magazynu. Polskie Radio 24. Północ, południe. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wycofał wnioski o awanse generalskie, tu cytat, w trosce o dobro Sił Zbrojnych RP i harmonijne współdziałanie organów konstytucyjnych w zakresie obronności. Rzeczniczka resortu Anna Pędzioł-Wójtowicz powiedziała w TVP Info, że kwestia nominacji generalskich wpisuje się w szerszą politykę MON. Mianowania generalskie mają kluczowe znaczenie dla zmiany pokoleniowej i dalszych reform wzmacniających Wojsko Polskie. Decyzją ministra obrony narodowej jest zaskoczony szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. To jest taka decyzja dość zaskakująca, tym bardziej, że pan prezydent nie odrzucił żadnego z tych 14 złożonych wniosków. Co więcej, oficerów wymienionych w tym wniosku za wkład w rozwój Sił Zbrojnych docenił, wręczając im odznaczenia 11 listopada. Paweł Soloch podkreślił, że według jego wiedzy prezydent nie otrzymał jeszcze informacji o wycofaniu przez MON wniosków o awanse generalskie. Zaznaczył również, że w dyskusji z MON najważniejsze nie są kwestie konkretnych awansów, lecz sprawy dotyczące kierowania i dowodzenia armią oraz koncepcja polityki kadrowej. Zdaniem wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina konflikt między Pałacem Prezydenckim a resortem obrony jest konsekwencją zapisów w ustawie zasadniczej.
wynika z tego właśnie, że mamy dosyć ułomną konstrukcję konstytucyjną, która mówi, że zwierzchnikiem sił zbrojnych jest prezydent, ale wykonuje to zwierzchnictwo za pośrednictwem ministra obrony narodowej, czyli są pomieszane struktury rządowe z inną strukturą państwową i to jest błąd konstytucyjny, z którego wynikają tego typu napięcia. Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej ocenił, że działania ministra Macierewicza wykraczają poza jego uprawnienia. Nie może konstytucyjny, nawet jeżeli jest konstytucyjnym ministrem, ale tylko ministrem, paraliżować możliwości działania zwierzchnika sił zbrojnych, jakim jest prezydent BBN-u w sposób praktyczny. To jest przekroczenie konstytucyjnych zasad i uprawnień. We wczorajszym komunikacie MON napisano, że działanie resortu zostało podyktowane nadzieją na, cytat, czynników, które zgodnie z deklaracjami Urzędu Prezydenckiego stoją na przeszkodzie mianowań generalskich. Nowe wnioski mają być przedstawione, jak napisano w komunikacie, w stosownym czasie i okolicznościach. Polskie Radio 24. Północ, południe. Posiedzenia przygotowawcze, zaplanowanie terminu orzeczenia, obowiązkowa odpowiedź na pozew, zeznania na piśmie, ograniczenie możliwości obstrukcji – to główne założenia reformy procedury cywilnej zaprezentowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak podkreśla minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, głównym założeniem proponowanej reformy jest usprawnienie procedury cywilnej i przyspieszenie procesów cywilnych, a ma w tym pomóc wdrożenie nowej procedury. Nowością, którą wprowadzamy, jest konieczność organizowania tak zwanego postępowania przygotowawczego, czyli rozprawy przygotowawczej, która określi sposób postępowania w danej sprawie. Nakładamy na sądy pewne dodatkowe obowiązki, których dzisiaj nie było, a które mają miejsce w innych procedurach innych krajów europejskich. Nie kryję, że sięgaliśmy po te pomysły również do tych, gdzie sądownictwo funkcjonuje znacznie sprawniej i lepiej, gdzie sędzia będzie zobowiązany podjąć pewnej próby znalezienia kompromisu i ugody pomiędzy stronami. Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości, tłumaczy, czemu ma służyć posiedzenie przygotowawcze. Żeby rozstrzygnąć tę kwestię, czy będzie ugoda, czy nie będzie ugody, czy będzie już, czy będzie po procedurze mediacyjnej, czy jednak strony są tak skonfliktowane, że się tego nie da zrobić. Jeżeli się tego nie da zrobić, to wtedy trzeba usiąść, otworzyć kalendarze, otworzyć notatniki, zaplanować, tak jak pan minister wspominał, dalsze postępowanie. Sędzia wyznaczy, jakie dokumenty, kiedy trzeba przedstawić, jakie czynności wykonać, może zasięgnąć opinii biegłych, może jeszcze jakieś inne, wyznaczy terminy kolejnych posiedzeń i wyznaczy przewidywany termin wydania orzeczenia. Wśród głównych założeń reformy wiceminister wymienił także dążenie do ograniczenia czynności obstrukcyjnych stosowanych przez jedną ze stron do przedłużania się postępowań. Ponadto ustawa przewiduje m.in. obowiązek odpowiedzi na pozew jeszcze przed rozpoczęciem postępowania oraz możliwość złożenia przez świadka zeznań na piśmie pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jak tłumaczył wiceminister Piebiak, autorzy reformy procesu cywilnego chcieliby, aby sądy były bliżej ludzi. Dlatego pozwy konsumentów przeciw firmom rozstrzygane byłyby w miejscu zamieszkania skarżącego. Resort ma nadzieję, że dzięki obowiązkowemu przygotowaniu planu rozprawy prostsze sprawy kończyłyby się na jednej rozprawie. Tym tematem zajmiemy się w drugiej części naszego magazynu. Polskie Radio 24. Północ, południe. Już teraz przenosimy się za granicę. Rozpisanie nowych wyborów nie jest dobrym rozwiązaniem, stwierdziła podczas konwencji CDU Angela Merkel. Pochwaliła ona inicjatywę prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera, który próbuje namówić do kolejnych rozmów koalicyjnych wszystkie partie, w tym SPD. Było to jej pierwsze publiczne wystąpienie od czasu fiaska rozmów o koalicji między CDU, CSU, a FDP i Zielonymi. Nawet nie chcę o tym myśleć, że ze względu na skomplikowany wynik wyborów będziemy prosić wyborców, aby jeszcze raz poszli głosować, powiedziała podczas konwencji CDU Angela Merkel. Podkreśliła, że politycy otrzymali od wyborców mandat, aby stworzyć rząd. Angela Merkel pochwaliła inicjatywę prezydenta, który spotkał się z szefem socjaldemokratów Martinem Schulzem i nakłonił go, aby zaczął rozmawiać o ewentualnym udziale jego partii w tworzeniu rządu. Naturalnie nie wiem, jak w najbliższych dniach sytuacja się rozwinie, ale Europa potrzebuje silnych Niemiec, podkreśliła kanclerz. Dodała, że z tego powodu pożądane jest, aby nowy rząd powstał bardzo szybko. I to nie tylko tymczasowy rząd techniczny, ale rząd stabilny, zaznaczyła Merkel. Jednocześnie zapewniła, że jej gabinet jest w stanie wypełniać swoje obowiązki. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Rząd Angeli Merkel podał się do dymisji 24 października po ukonstytuowaniu się nowego parlamentu. Od tamtej pory obowiązki sprawuje komisarycznie. Egipt z pogrożeniem
pogrążony w żałobie po wczorajszym zamachu terrorystycznym, w którym zginęło 305 osób, w tym 27 dzieci, 128 osób jest rannych. To były chwile grozy, relacjonują świadkowie. Ranny 14-letni Abdul cudem uniknął śmierci. Słyszeliśmy strzały i wybuchy, strzelali do wszystkich, atakowali wszystkich. Inny ranny w zamachu mówił, że udało mu się dostrzec zamachowców. Wszyscy uciekali w panice, ale udało mi się dostrzec, że zamaskowani zamachowcy mieli na sobie wojskowy sprzęt i mundury. Jak poinformował egipski prokurator generalny, sprawcy mieli przy sobie flagę tzw. państwa islamskiego. Ataku miało dokonać około 25-30 napastników, którzy pięcioma samochodami terenowymi podjechali pod meczet w miejscowości Bir al-Abd koło miasta Al-Arish na północy Półwyspu Synaj. Ustawili się przed głównym wejściem do meczetu i przy 12 oknach, a następnie zaczęli strzelać z karabinów do wiernych zgromadzonych w budynku. Podpalili 7 samochodów należących do wiernych, które były zaparkowane przed meczetem. Wciąż żadna organizacja nie przyznała się do zamachu, ale wiele wskazuje, że stali za nim dżihadyści. Napastnicy nie zostali na razie schwytani. W odwecie armia przeprowadziła naloty na tereny w pobliżu miejsca ataku na wschodzie Synaju, gdzie siły bezpieczeństwa od dawna walczą z egipskim odłamem państwa islamskiego. Ukraińcy uczcili pamięć ofiar Wielkiego Głodu z lat 1932-33. Ponad 80 lat temu sowieckie władze wywołały na Ukrainie głód, który zabrał życie około 4 milionom Ukraińców. W uroczystościach w Kijowie wzięły udział ukraińskie władze. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Pamięć ofiar stalinowskiej zbrodni uszanowano minutą ciszy. Przy pomniku ofiar Wielkiego Głodu odprawiono modlitwę w intencji milionów zagłodzonych Ukraińców. Złożono też symboliczne bukiety kłosów zboża. Wielki Głód to największa tragedia w historii Ukrainy, mówił do zebranych ukraiński prezydent Petro Poroszenko. Nasze wnuki i prawnuki nie mogą zapomnieć, że w 1932 roku Bóg dał Ukrainie urodzaj. To kremlowski antychryst zorganizował Wielki Głód, zabrał jedzenie i skazał miliony Ukraińców na mękę śmierci głodowej. W ramach obchodów w oknach wielu ukraińskich domów po zapadnięciu zmroku zapłonęły świece jako symbol pamięci o ofiarach sowieckiej zbrodni. Wielki Głód wywołany był przez komunistyczne władze za pomocą konfiskat produktów żywnościowych prowadzonych na ukraińskich wsiach. Oprócz Ukrainy kilkadziesiąt krajów świata, w tym Polska, uznały Wielki Głód za zbrodnię ludobójstwa. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Północ, południe. I wracamy do kraju. Korespondenci i wolontariusze z całego świata będą bronić dobrego imienia Polski. Fundacja Reduta Dobrego Imienia na konferencji Support Poland Wspieraj Polskę podsumowała swoje kilkumiesięczne działania mające na celu walkę z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w zagranicznych mediach. W wydarzeniu uczestniczył także wicepremier Mateusz Morawiecki. Więcej na ten temat Marta Szulborska. Wicepremier Mateusz Morawiecki podczas konferencji podziękował Polonii za przeciwdziałanie pojawiającym się w zagranicznych mediach sformułowaniom takich jak polskie obozy. Bardzo dziękuję również Polonii. Polonii, która ma już pierwsze sukcesy, na przykład w New York Times. Już dzisiaj poszedł taki okulnik do dziennikarzy, żeby nie używać sformułowania polskie obozy. Jak powiedziała prezes Reduty Dobrego Imienia Mira Wszelaka, wolontariusze, którzy zarejestrują się do aplikacji, będą mogli zgłaszać Polsce zniesławienia, z którymi się spotkali. Również otrzymają informację zwrotną o tym, do kogo i jaki komunikat mogą wysłać, czyli jeżeli ktoś nie chce poprawić sformułowania polski obóz w jakiejś gazecie, taka osoba pojedyncza otrzymuje od nas informację, żeby wysłała konkretny komunikat wzywający do sprostowania. Reduta Dobrego Imienia powstała 5 lat temu. Jej założycielem jest wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Świrski. Marta Szulborska, Polskie Radio. W Sejmie odbywa się dwudniowa konferencja naukowa z cyklu Rozbite Imperium. Została ona zorganizowana w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości przez państwa powstałe po upadku Imperium Rosyjskiego. Współorganizatorka konferencji poseł Małgorzata Gosiewska podkreślała, że nasza część Europy w dużej mierze ciągle jest determinowana przez sąsiada ze wschodu. Znowu mamy wojnę na wschodzie, ciągle toczącą się, choć Europa stara się tego nie dostrzegać, powiedziała. Mówiła, że bez znajomości historii trudno nam budować przyszłość, ponieważ historia w dużej mierze na przyszłość rzutuje. To chociażby widzimy na przykładzie relacji, trudnych relacji polsko-ukraińskich. Doktor Jerzy Targalski mówił z kolei, że poważne kłopoty Rosji nastąpią około roku 2023. Tłumaczył,
że historia ostatnich kilkuset lat państwa rosyjskiego układa się według pewnego schematu. Mamy okres ekspansji, ekspansja zostaje zahamowana, zahamowanie ekspansji powoduje rozkład. W pewnym momencie, żeby zapobiec rozkładowi, dochodzi do, nazwijmy to, reform stabilizacyjnych i znów przejście do następnego okresu ekspansji. Te reformy nie mają charakteru takiego, że tworzą nowy system. To nie są reformy, które mają zmienić system rosyjski i spowodować, że Rosja będzie zdolna do wewnętrznego rozwoju. To są reformy, które tylko stabilizują system i czynią go zdolnym do przejścia do ekspansji. Doktor Targalski mówił, że system, w którym ekspansja zewnętrzna jest konieczna dla istnienia imperium, jest charakterystyczny dla pasożyta. Sylwia Białek, Polskie Radio. To trzecia konferencja z cyklu Rozbite Imperium. Dwie pierwsze odbyły się w Kijowie i Tbilisi. Warszawskie spotkanie zamyka cykl współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Konferencja zakończy się jutro. We Wrocławiu obchodzono 40. rocznicę powstania Studenckiego Komitetu Solidarności. Impulsem do powstania SKS było zamordowanie Stanisława Pyjasa, krakowskiego studenta i współpracownika Komitetu Obrony Robotników. Bronisław Wilstein, działacz opozycji demokratycznej w PRL-u, jeden z założycieli SKS-u, wspominał na antenie Polskiego Radia 24 okoliczności, w których zapadła decyzja o powstaniu organizacji. Ona się pojawiła w trakcie obchodów juwenaliowych. Myśmy zdecydowali się w pewnym momencie, bo za kilka dni były akurat juwenalia i postanowiliśmy, że wykorzystamy je, żeby poinformować maksymalnie studentów i mieszkańców Krakowa o tej śmierci i zmienić te juwenalia w taki żałoby, w manifestację żałobną. I to się udało. I na samym początku padła ta idea, nie pamiętam, kto pierwszy ją sformułował, żeby oficjalnie powołać organizację jakąś, instytucję, i bo myśmy już wcześniej działali jako de facto organizacja, tylko nie, oczywiście nie chodzi o to, że nieformalna, bo potem też byliśmy nieformalną, ale ona nie miała nazwy ani żadnego takiego kształtu organizacyjnego, ale działaliśmy już sporo, już ponad pół roku, zbieraliśmy pieniądze na robotników tych uwięzionych po manifestacjach czerwcowych 1976 roku, pisaliśmy petycje, kolportowaliśmy informacje, organizowaliśmy takie koła samokształceniowe. No, w razie działaliśmy już czas jakiś, byliśmy w miarę zorganizowani i wtedy doszliśmy do wniosku, że ponieważ zamordowano naszego przyjaciela, to musimy ogłosić, że my istniejemy, żebyśmy nie byli anonimowi po prostu. Studenckie Komitety Solidarności powstały w 5 ośrodkach akademickich na przełomie 1977 i 1978 roku. Inicjatorzy ruchu żądali wyjaśnienia okoliczności śmierci Stanisława Pyjasa i ukarania winnych tej zbrodni, ujawnienia i ukarania sprawców profanacji okresu żałoby. W deklaracji ideowej podkreślali, że SKS jest, tu cytat, akcją wszystkich ludzi dobrej woli ze środowiska akademickiego, którzy są gotowi zadeklarować swą pomoc dla osób dotkniętych represjami ze strony władz za odwagę manifestowania własnych, niezależnych przekonań. SKS organizował zajęcia i wykłady w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Jego działacze kolportowali ulotki i niezależną prasę, wydawali pisma Indeks i Sygnał, a od 1978 roku w krakowskiej oficynie studenckiej KOS także książki. Wiosną 80. zaangażowali się w bojkot wyborów do Sejmu, a latem wspierali strajkujących robotników Wybrzeża. Tłumy pożegnały księdza Andrzeja Szpaka w kościele świętego Stanisława Kostki na krakowskich Dębnikach. Salezjanin i duszpasterz młodzieży hipisowskiej zmarł w wieku 73 lat. Był twórcą i długoletnim przewodnikiem pieszej pielgrzymki młodzieży różnych dróg na Jasną Górę. W swoich kazaniach nikogo nie oceniał. Pokazywał, że każdy z nas może wybrać swoją drogę. Niczego nie nakazywał i właśnie takim podejściem przyciągał do ludzi do kościoła. Mówili hipisi, którzy zjechali z całej Polski, by pożegnać księdza Andrzeja Szpaka. Żegnamy bardzo ważną osobę. Chodziłem 12 lat temu, 7 razy myślę na pielgrzymce byłem szpakowskiej. Ja jestem za młody, żeby mówić o początkach, ale początki też chyba były takie, że no, pielgrzymka młodzieży różnych dróg przyciągała ludzi z problemami, powiedzmy. Mówi się o narkomanach, mówi się o ludziach, nie wiem, poszukujących w jakiejś wszelkiej chyba formie. Przyjechaliśmy zobaczyć piękną, radosną uroczystość. Bardzo odważny człowiek. Tak jak się żyło, tak się odchodzi. I on odszedł odważnie i radośnie. Hipisi przynieśli na pożegnanie białe lilie i gałązki jarzębiny. Ksiądz Andrzej Szpak spocznie w grobowcu Salezjanów na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24.
Zmiana władzy w Nowoczesnej. Twórca i lider partii Ryszard Petru nie jest już przewodniczącym ugrupowania. Cztery w Nowoczesnej przejmuje dotychczasowa przewodnicząca klubu parlamentarnego tej partii Katarzyna Lubnauer, która jest gościem Polskiego Radia 24. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Mówi Pani, wyzwań jest wiele, czasu mało, więc jaki jest Pani przepis na sukces? Przede wszystkim musimy dość jednoznacznie powiedzieć, że jesteśmy partią pracy średniej. Jesteśmy partią ludzi aktywnych, tych, którzy są przedsiębiorczy i którzy codziennie pracują na rozwój kraju. Musimy to przeciwstawić grupie ludzi, którzy proponują populizm i Misiewiczu. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ta grupa właśnie miała swoją reprezentację w parlamencie i myślę, że nią jest Nowoczesna. A po drugie musimy zrobić nowe otwarcie. Myślę, że bardzo ważne jest to, że mamy tą zmianę wizerunkową na czele Nowoczesnej. To pozwoli nam zyskać nowy oddech i pokazać Polakom, że mogą nam zaufać. Mówi Pani nowe otwarcie, nowa zmiana wizerunkowa, to znaczy, że trzeba trochę się odciąć i wymazać to, co było do tej pory, to, co się kojarzyło choćby z wpadkami Ryszarda Petru? Pamiętajmy o jednym. Ryszard Petru odniósł swój sukces, wprowadził Nowoczesną do parlamentu i to jest bardzo ważne, my o tym pamiętamy. Natomiast jest nowy etap i na ten nowy etap potrzebne są nowe osoby. I myślę, że jestem nową twarzą na nowe otwarcie, na nowy etap. Ludzie aktywni. Czym Pani chce tych ludzi aktywnych przyciągnąć? Mówi Pani, Nowoczesna powinna być ikoną. To dosyć pojemne słowo ikona, bo ci ludzie nowocześni również pewnie i słuchają i głosują na Prawo i Sprawiedliwość, na inne partie. Dlaczego akurat mają Pani uwierzyć teraz? Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość codziennie zdradza klasę średnią. Wtedy ją zdradza, kiedy mówi, że rozwój gospodarczy nie zależy od ich wysiłku, to zależy od tego, co robi rząd. Wtedy, kiedy zapewnia im brak bezpieczeństwa, czyli i zarówno jeśli chodzi o system prawny, czyli to, że podważa fundamenty prawa, niszcząc Trybunał Konstytucyjny, czy niszcząc sądownictwo niezależne, jak również wtedy, kiedy burzy sojusze międzynarodowe. To wtedy podważa ich poczucie bezpieczeństwa. To jest codzienna zdrada. Codziennie zdradza ich również, kiedy mówi, że nie kompetencje, ale znajomości, jak w przypadku Misiewiczów, decydują o powodzeniu pracy. I to wszystko pokazuje, że ci ludzie są zdradzani codziennie przez Prawo i Sprawiedliwość. A kiedyś byli zdradzani przez Platformę, w momencie, w którym ona na przykład zabrała ich środki z OFE. Dlatego potrzebna jest partia, która reprezentuje ich interesy na dobrej nazwie. Mówi Pani, czasu jest mało. Rozumiem, że myśli Pani również przede wszystkim o wyborach samorządowych. Jak sprawa w Warszawie będzie wyglądać? Czy porozumienie w sprawie wspólnego kandydata zostanie utrzymane? Przede wszystkim musimy siąść znowu do stołu rozmów. Musimy porozmawiać i z Platformą Obywatelską, i z PSL-em, i również prawdopodobnie z SLD, po to, żeby zbudować jak najszerszą koalicję, nie tylko na Warszawę, ale na całą Polskę. Dlatego, że rzeczywiście polskim samorządom potrzebna jest obrona przed przewagą Prawa i Sprawiedliwości. Uważamy, że przy skrajnej nierównowadze, którą mamy obecnie, czyli w fakcie, że pisma rząd, Sejm, Senat, Trybunał Konstytucyjny, media publiczne, bardzo ważne jest, żeby była taka reduta, jaką są samorządy, która nie należy do PiS. No tak, dlatego będziemy rozmawiać. Tylko pytanie, jak to zrobić i co po tych rozmowach konkretnie miałoby wyniknąć, bo wystawienie Rafała Trzaskowskiego jako wspólnego kandydata według Pani to było trochę krok do tyłu, trochę oddanie swoich kart. Czy Pani teraz karty swoje gdzieś tam spod stołu wyciągnie, mocne karty, którymi Pani będzie chciała na nowo rozegrać? Ja bardzo cenię Rafała Trzaskowskiego jako polityka, natomiast zdaję sobie sprawę, że Platforma Obywatelska ma problem w Warszawie. Ma problem wizerunkowo wynikający z reprywatyzacji. W związku z tym być może większe szanse jako polityk opozycji miałaby na przykład Kamila Gasiuk-Pihowicz, ale będziemy rozmawiać. Ja nie wykluczam, że poprzemy Rafała Trzaskowskiego, ale musi być to szersze porozumienie dotyczące wszystkich miast w Polsce, miast wojewódzkich, jak i również sejmików samorządowych. Nie można wyrywać jednego elementu układanki z całości. Z jednej strony mówi Pani, że trzeba przeciwstawić swoje propozycje rosnącej władzy Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony na polu opozycji, jak Pani chce, żeby Nowoczesna się wyróżniała? Jaki kolor będzie musiała mieć? Jak to będzie wyglądała współpraca z Platformą? Jesteśmy jedyną partią, która jest partią wolności gospodarczej, jednocześnie wolności światopoglądowej. Uważamy, że bardzo ważne jest takie elementy jak rozdział Kościoła i Państwa, ale również bardzo ważne jest to, żeby przedsiębiorcy polscy czuli, że państwo jest po ich stronie. Że państwo im proponuje stabilne podatki, że proponuje wolność gospodarczą, że ogólnie rzecz biorąc zdaje sobie sprawę, że rozwój gospodarczy zależy głównie od nich. Liczy Pani na sukces kiedy? Kiedy on może nastąpić? Kiedy zobaczymy nową, Nowoczesną z kropką na końcu, a nie z przodu? Kropka na przodzie miała bardzo duże znaczenie, bo to oznaczało, że kończymy pewien etap i zaczynamy nowy. To był symboliczny gest i ta kropka w dalszym ciągu zostaje w naszym symbolu graficznym. Natomiast dla mnie bardzo ważne jest to, że mamy nowe otwarcie. Nowe otwarcie, które pokazuje, że jesteśmy w stanie się samonaprawiać, że jest możliwa
demokratyczna, mądra zmiana bez chaosu, jaki wprowadza PiS, że można tak zmieniać partię, ale można tak zmieniać również Polskę. Tak, żeby wszystkich łączyć, a nie dzielić. Panie przewodniczący, ostatnie pytanie, a nie jest to taka retoryka anty-PiS ciągle? Nie, właśnie dlatego, że mówimy dość otwarcie, że koniec na ściganie się na liderów opozycji, koniec retoryki anty-PiS, czas na pokazanie, że możemy zaproponować lepszą, mądrzejszą zmianę dla Polski. I tym jest właśnie Nowoczesna. Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca, nowa przewodnicząca Nowoczesnej, była gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. Marcin Makowski, redaktor Wirtualnej Polski do Rzeczy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Te same pytania, panie redaktorze, ale do pana już teraz. Albo zacznijmy tak. Zmiana lidera w Nowoczesnej nie zapewni partii paliwa politycznego, tak choćby profesor Andrzej Gilskulu mówi. No i nie widzi przyszłości w jasnych barwach Nowoczesnej. Mówi, 2 lata góra i ta partia zniknie. Czym ta partia pod nowymi władzami, jeśli tak, będzie mogła się wyróżnić i pokazać nową swoją twarz i zaproponować coś nowego i komu? No, będzie to na pewno bardzo trudny czas przed Nowoczesną, bo wydaje mi się, że chociaż Ryszard Petru w tej chwili zapewnia, że partii zostaje, to nie dałbym sobie ręki usiąść, że tak samo będzie mówił za miesiąc, dwa czy za pół roku. Poza tym wielu wiernych posłów Ryszardowi Petru, bo widzieliśmy przecież, że ten wyścig był bardzo wyrównany, to tylko 9 głosów różnicy. No, może z czasem czuć się rozczarowanych pod rządami Katarzyny Lubnauer i może nawet wystąpić z partii, więc ma ona przed sobą potencjalnie bardzo niekorzystną sytuację.